Jesienią 1918 roku wprowadzono nowy system namierzania akustycznego. Opracowali go Francuzi, potem rozwinęli Brytyjczycy. Wszyscy to znamy, chociażby z kina. Okręt wysyła impuls, ten odbija się od przeszkody i wraca, określając kierunek i odległość do celu. To był klucz do brytyjskich sukcesów w walce z okrętami podwodnymi. Pod wodą można było je wykryć, ale na powierzchni już nie. Okręt podwodny, który atakował w nocy z powierzchni wody, był właściwie niewidzialny. Po wykryciu konwoju SC-7 wilcze stado przygotowuje się do ataku. Kiedy noc jest wystarczająco ciemna, przychodzi rozkaz atakować. Wilcze stado rusza do walki. Ma nie tylko zatapiać statki, ma też przerażać. Pokazać Brytyjczykom, że są zdani na łaskę wroga. Szepkę i inni kapitanowie chcą atakować spoza konwoju. Długo na to czekaliśmy. Ale Kretschmer ma własne plany. Odległość? 1000 metrów. O 22 U-99 mija eskortę, by zaatakować tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. Kretschmer ma instynkt zabójcy. To perfekcjonista. Wpływa między statki konwoju, po czym z zimną krwią odpala kolejne torpedy. Załadować wyrzutnie 2 i 4. Załadować 2 i 4. Ognia. Pierwszą oznaką ataku wroga są wybuchy torped. Kiedy statki zostaną trafione, do akcji rusza eskorta. Alianci sprawdzają obszar poza konwojem, gdzie zwykle czają się U-boty. Niemcy muszą zejść pod wodę. Ale Kretschmer jest w środku konwoju i wciąż atakuje. Torpedy 1 i 2 ognia. Istny koszmar. Statki toną, marynarze są przerażeni. Nikt nie brał pod uwagę, że niemiecki okręt podwodny może siać śmierć i zniszczenie ze środka konwoju.